Proszę Państwa o powstanie. Władze uczelni wprowadzić. Do hymnu. Dziękuję. Proszę usiąść. W imieniu władz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu mam zaszczyt powitać przybyłych na naszą uroczystość szanownych gości. Niniejszym otwieram uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021-2022 Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Na wstępie chciałabym przedstawić władzę naszej uczelni. Jego magnificencję rektora, profesora WSBiNOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa. Pełnomocnika rektora do spraw filii WSBiNOS w Rybniku oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, panią magister Agnieszkę Stasiak. Dyrektora Instytutu Kosmetologii, panią dr Katarzynę Malinowską. Dyrektora Instytutu Dietetyki, panią dr Agnieszkę Gutowską-Wykę. Dyrektora Instytutu Prawa i Kryminologii, pana doktora Krzysztofa Nawrockiego. Pozwolą państwo, że przedstawię także władze administracyjne naszej uczelni, kanclerza pana Michała Orskiego. Wicekanclerza do spraw finansowych, pana Przemysława Pirka. Wicekanclerza do spraw rozwoju kierunku kosmetologia, panią magister Annę Drobnik. Ja nazywam się Aleksandra Mysiakowska, pełnię funkcję wicekanclerza do spraw relacji zewnętrznych i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości, a także wszystkich, którzy oglądają naszą uroczystość online. W szczególności witam serdecznie pana Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Witam serdecznie pana Dariusza Magacza, wicestarostę powiatu piotrkowskiego. Witam pana Stanisława Banaszka, prezesa oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Witam pana Wojciecha Płoszaja, zastępcę komendanta Straży Miejskiej w Łodzi. Witam gościa szczególnego, pana profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktora habilitowanego Jacka Pyżalskiego. Witam serdecznie panią Martynę Stasiak, asystentkę pani poseł Agnieszki Hanajczyk. Witam panią Małgorzatę Biegajło, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Witam panią Jagodę Piątek-Włodarczyk, prezesa agencji IGOART.
Witam panią Sylwię Nowakowską-Książczyk, dyrektora do spraw nieruchomości PV Investments. Witam serdecznie pana Arkadiusza Bieleckiego, dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości i bardzo miło i wyjątkowo chciałabym przywitać kadrę dydaktyczną naszej uczelni, pracowników oraz studentów, którzy tworzą społeczność akademicką naszej uczelni. Szanowni państwo, bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana rektora. Dziękuję bardzo, pani kanclerz. Szanowni państwo, dostojni goście, wysoki senacie, drodzy studenci, członkowie społeczności Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Świętujemy dziś początek kolejnego roku akademickiego. Spotykamy się w tej sali ze studentami zarówno studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia, a także studiów jednolitych magisterskich. Dzisiejsza inauguracja transmitowana jest również na żywo z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zatem mogą w niej uczestniczyć wszyscy studenci i sympatycy naszej uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla części z państwa rozpoczyna się zatem zupełnie nowy etap w życiu. Dla innych z kolei to rodzaj pewnej kontynuacji, ponieważ jesteście już państwo członkami naszej społeczności akademickiej. Mam nadzieję, że z doświadczeniem wszystkich państwa jest lub wkrótce będzie przekonanie, że Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to miejsce, w którym rozwinęli państwo swoje zdolności i umiejętności. Szanowni państwo, od wielu lat można zaobserwować rosnący sceptycyzm co do wartości dyplomu uczelni wyższej. I choć wielu ludzi nadal wierzy w wartość wyższego wykształcenia, niektórzy nie są przekonani o jego wadze lub zastanawiają się, czy jest ono warte swojej ceny. Czy naprawdę zatem, jak zauważa Mona Cholet, warto tak łatwo godzić się z wszechogarniającym paradygmatem konieczności pogorszenia jakości swojego życia? Życia, które oparte jest nie na przyjemności i satysfakcji, tylko na cierpieniu i ciągłej niepewności? Dlaczego realizm oznacza konformizm i strach przed myślą, że inny, bardziej ludzki i sprawiedliwy świat jest możliwy? Bo inni mają gorzej? Bo tak już jest i nic na to nie prowadzimy? A może wina tkwi w nas samych, od dziecka kształconych, że tyrania zysku i przemocy jest immanentną częścią naszego świata? W czasach, gdy pojawiają się wątpliwości i cynizm co do wartości dyplomu uczelni wyższej, muszę stanowczo stwierdzić, że wartość wyższego wykształcenia jest niezaprzeczalna. A dla studentów naszej uczelni studiowanie i zdobycie dyplomu ukończenia studiów wpłynie z pewnością na zmiany w ich życiu, nie tylko zawodowym. W nadchodzących dniach i miesiącach skupimy się na naszej wspólnej przyszłości. Ale na razie zatrzymajmy się chociaż na kilka minut, bądźmy obecni dla siebie nawzajem i dla tej okazji i czasu w naszej uczelni. Jestem wdzięczny, że przebyliśmy pewną drogę i możemy być dzisiaj właśnie w tym miejscu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli częścią tej podróży, dzięki którym możemy tutaj być. Inauguracja roku akademickiego to święto nas wszystkich, dla których zasady i wartości zapisane w uczelnianej misji są niezmiennie istotne i wciąż aktualne. To moment, w którym symbolicznie rozpoczynamy nowe plany i podejmujemy nowe wyzwania, które sukcesywnie będziemy realizować przez kolejne miesiące. To również czas podsumowań tego, co za nami, co wspólną ciężką pracą wszystkich członków społeczności naszej uczelni udało się dokonać. Jesteśmy obecnie jedną z największych uczelni w regionie łódzkim, w której praktyczne kształcenie studentów, a także jakość kształcenia są naszym głównym celem. Sukces naszej uczelni to niewątpliwa zasługa całej społeczności akademickiej. Składa się na nią olbrzymi wysiłek wszystkich pracowników uczelni, nauczycieli akademickich, którzy są mentorami oraz inspiracją dla naszych studentów, którzy pomagają im uwolnić ich niezwykły potencjał,
Istotna jest również ożywiona aktywność naukowa i społeczna studentów. Za trud, poświęcenie i pracę budowania tej silnej pozycji naszej uczelni chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Dla utrzymania tej wysokiej pozycji i konkurencyjności musimy podejmować nowe wyzwania i inicjować nowe projekty o charakterze edukacyjnym i naukowym. Mocną stroną uczelni jest niewątpliwie wysoko wykwalifikowana kadra, wśród której znajduje się wielu praktyków, specjalistów w swojej dziedzinie oraz nowoczesna i stale modernizowana infrastruktura, a także nasi absolwenci. Obserwując ich losy zawodowe, możemy bowiem zauważyć, że większość z nich po ukończeniu studiów rozpoczyna udane kariery zawodowe. Otwierają własne przedsiębiorstwa, pracują w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, w obszarze edukacji, w organizacjach non-profit i na wielu innych arenach, zarówno w Łodzi, jak i w całym kraju, a nawet również na świecie. W związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie, w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym nowego roku akademickiego będą prowadzone w dalszym ciągu w formie hybrydowej, zarówno w siedzibie uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno za pośrednictwem usługi Teams, jak i z wykorzystaniem platformy Moodle. Oczywiście naszym celem jest organizacja jak największej liczby zajęć w siedzibie uczelni i jeśli tylko sytuacja epidemiczna w naszym kraju na to pozwoli, będziemy dążyli do tego, aby ten cel w pełni realizować. Zależy nam na tym, aby każdy student, niezależnie od studiowanego kierunku czy semestru, mógł spędzić w uczelni jak najwięcej czasu, uczestnicząc w tradycyjnych zajęciach. Nie boimy się także podejmowania nowych wyzwań, które leżą u podstaw strategii rozwoju naszej uczelni. Zgodnie z założoną wizją permanentnie intensyfikujemy działania zarówno w regionie łódzkim, jak i w całej Polsce, umacniając m.in. pozycję w regionie śląskim, w naszej filii w Rybniku, a także w środowisku międzynarodowym, aby Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję uczelni kształcącej w profilu praktycznym. Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kształci się około 2000 studentów na 6 kierunkach w 4 instytutach. Uczelnia posiada również swoją filię w Rybniku, w której kształci studentów na kierunku pedagogika, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Studia w naszej uczelni od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi, o czym najlepiej świadczą wyniki rekrutacji, które w każdym roku są wyższe niż w poprzednim. W roku akademickim 2021-2022 naukę rozpocznie w naszej uczelni około 1000 studentów. Szczególną dumą napawa fakt, że w każdym roku akademickim możemy poszczycić się uruchamianymi nowymi kierunkami studiów. Poza kierunkami takimi jak psychologia, pedagogika, dietetyka czy kosmetologia, w ramach których kształcimy studentów na studiach jednolitych magisterskich pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, które cieszą się niesłabnącą popularnością od kilku lat, warto zwrócić uwagę, że cały czas podejmujemy działania, które mają na celu poszerzanie naszej oferty edukacyjnej. W zeszłym roku uruchomiliśmy 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, natomiast w nadchodzącym roku akademickim inaugurujemy również uruchomienie 2 kolejnych istotnych dla nas kierunków studiów. Kryminologii w siedzibie w Łodzi oraz pedagogiki drugiego stopnia w naszej filii w Rybniku. Nie zadowalamy się jednak wyłącznie tą ofertą i już dziś, jak rok wcześniej, mogę Państwa zapewnić, że przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie kolejnego kierunku studiów, by w październiku 2022 roku móc powitać nowych, kolejnych studentów, którzy będą zainteresowani zupełnie innym kierunkiem studiów niż posiadane dotychczas w naszej ofercie. Poza wzbogacaniem naszej oferty dydaktycznej na poziomie nowych kierunków studiów, permanentnie poszerzamy również wachlarz kształcenia w ramach powoływanych ścieżek kształcenia, by na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się również zainteresowanie naszą ofertą kształcenia podyplomowego, którą także cały czas rozwijamy i poszerzamy. Nasza uczelnia prężnie współpracuje również z wieloma uczelniami i organizacjami, przede wszystkim w Europie, ale także na świecie, w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych dzięki programowi Erasmus+,
między innymi za pośrednictwem działu europejskich inicjatyw edukacyjnych. Obecnie program ten to nie tylko wymiana studentów i kadry akademickiej, ale również projekty prowadzone wspólnie przez różne instytucje. Dla nas szczególnie istotne są te, które są w centrum zainteresowania, które w centrum swojego zainteresowania stawiają wykładowców i studentów. Takim projektem jest m.in. Scale. Koordynowany przez Uniwersytet Worcester w Wielkiej Brytanii projekt ma pomóc wykładowcom uczelni w pracy ze studentami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jako uczelnia chcemy oczywiście wdrażać takie rozwiązania również u nas. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich kilku lat w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi podjęliśmy szereg inwestycji, które zmieniły oblicza naszej uczelni, udoskonaliły ją. Zmodernizowaliśmy i uruchomiliśmy nowe pracownie kosmetologiczne, między innymi pracownię podologiczną, trychologiczną, a także pracownię chemiczną. Utworzyliśmy również pracownię badań antropometrycznych, w której swoje umiejętności doskonalą przede wszystkim studenci kierunku dietetyka, a także pracownię analiz i badań jakościowych, w której między innymi studenci kierunku psychologia mogą kształcić swoje kompetencje i umiejętności metodologiczne. Podczas ostatnich kilku miesięcy intensywnie pracowaliśmy również nad uruchomieniem kolejnych pracowni, aby nasi studenci mogli kształcić się w najbardziej nowoczesnych pracowniach specjalistycznych na miarę XXI wieku, a tym samym by mogli nabywać umiejętności i kompetencje, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Na naszych studentów czeka m.in. nowa pracownia analiz ilościowych, w której będą mogli skorzystać z dwóch najbardziej powszechnych i polecanych przez naukowców programów statystycznych, m.in. Statistika czy SPSS. Jako uczelnia permanentnie śledzimy również zmiany technologiczne i kierunki rozwoju obszarów, w których kształcimy naszych studentów. Definiujemy wymagania, potrzeby pracodawców oraz potencjalnych klientów, z którymi spotka się w przyszłości absolwent naszej uczelni. Kładziemy również nacisk na wrażliwość interakcji międzyludzkich oraz szeroko pojętą orientację interdyscyplinarną. Problemy świata nie istnieją bowiem w dyscyplinarnych wiaderkach. Rozwiązywanie wielu z nich wymaga umiejętności myślenia właśnie poza liniami czystego, dyscyplinarnego myślenia. Dlatego tak dużą uwagę zwracamy na kształcenie zarówno w ramach przedmiotów kierunkowych, jak i międzyuczelnianych, które kształtują umiejętności społeczne, prawnicze, z zakresu przedsiębiorczości czy biznesu. Dziś w naszej uczelni stawiamy czoła wielu wyzwaniom, ale pozostajemy przy tym pewni, że nasi absolwenci zyskają umiejętności, wiedzę i zdolność adaptacji, aby być przyszłymi liderami i aby mogli przyczynić się do budowania mądrego i sprawiedliwego społeczeństwa. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to uczelnia, która jest w procesie ciągłego rozwoju. Rozwój i innowacje edukacyjne są częścią naszego DNA. W każdym roku akademickim możemy szczycić się osiągnięciami zarówno na polu organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowym. Nie moglibyśmy jednak tego wszystkiego osiągnąć, gdyby nie kadra wybitnych nauczycieli akademickich oraz uzdolnionych studentów, bez których nie moglibyśmy mówić o jakimkolwiek sukcesie w żadnym obszarze. Udział studentów w wielu inicjatywach uczelni napawa dumą, tym bardziej, że wiele z tych działań podejmowanych jest właśnie przez samych studentów. Żywię przekonanie, że kolejny rok akademicki będzie czasem, w którym jako społeczność akademicka będziemy podejmować kolejne wyzwania. Jak zauważył trafnie Marcin Napiórkowski, człowiek może przeżyć 3 tygodnie bez jedzenia, 3 dni bez picia, 3 minuty bez oddychania, ale nawet 3 sekund nie przeżyje bez sensu. Szukajmy zatem tego sensu w wiedzy, która będzie objaśniała nam świat. Wiedzy, która będzie czyniła go bezpieczniejszym, bardziej zrozumiałym. Czerpmy wiedzę od naszych mentorów, naszych nauczycieli akademickich, żyjmy dzięki niej i podążajmy za rozwojem. Wyrwijmy się z letargu codzienności, powróćmy do świata idei i marzeń i czerpmy z tego, zmieniając nasze życie i życie wokół nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję, magnificencjo. Proszę teraz o zabranie głosu pana Piotra Damczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Szanowny
Magnificencjo rektorze, szanowni wykładowcy, profesorowie, szanowni studenci. Rozpoczynacie rok akademicki szczególny, w szczególnym czasie. W normalnych czasach cieszylibyśmy się z tego, że są nowi studenci chętni podjąć wyzwanie uczenia się, na kierunkach zawodowych. To już wartość, wydawałoby się, sama w sobie jest bardzo duża. Ale w dzisiejszych czasach to oprócz tego, że cieszymy się, że jest tak was dużo chętnych, jak słyszałem przed chwilą, no z podziwem naprawdę wysłuchałem, jak rozwija się uczelnia, nowe kierunki, nowe pracownie, a więc jest też, jak rozumiem, bardzo duże zainteresowanie tymi kierunkami. Ale w dzisiejszych czasach cieszymy się z tego, że w ogóle możemy się spotkać tutaj. Że te zajęcia mogą się, nawet jeżeli w formie hybrydowej, to mogą się już odbywać, bo trudno mi sobie wyobrazić, jak uczyć się no, choćby kosmetologii na zajęciach online. To wydaje się być no, sztuka bardzo, to pani profesor z pewnością więcej mogłaby powiedzieć na ten temat, ale wydaje się być to dość trudne do opanowania, kiedy tak praktyczne zajęcia powinny się odbywać właśnie tu na miejscu. No, życzę wam tego, żebyście jak najwięcej mogli właśnie uczestniczyć z tym mistrzem, który ma być waszym kierunkowskazem, który będzie was uczył na miejscu, żebyście mogli twarzą w twarz poznawać, zgłębiać te tajniki wiedzy w różnych kierunkach. Mam nadzieję, że ten rok nie będzie dla nas tak trudny jak ubiegły rok akademicki. Myślę, że każdy z nas, jeśli tego pragnie, to może się do tego przyczynić. Jestem akurat w województwie łódzkim odpowiedzialny za służbę zdrowia i przy każdej tego typu okazji namawiam wszystkich, aby mogąc przyczynić się do tego, żeby sytuacja z pandemią się uspokoiła, to czynię. A więc mówię o tym, że warto, że jest potrzeba zaszczepić. Chciałbym was namówić do tego, jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił oczywiście, żeby wrócić do tej normalności. Normalności bez maseczki, bez izolowania się. Wszyscy tego naprawdę pragniemy. A to jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy no, doprowadzimy do tej odporności społecznej. Dlatego też, jeśli jeszcze ktoś tego nie uczynił, zachęcam do tego, gdyż to pozwoli właśnie takim bądź jeszcze większym, jak słyszałem o 1000 studentów, a więc jeszcze większym gronie spotykać się, pewnie w nieodległej przyszłości. Dlatego też oczywiście to też będzie miało inne pozytywne skutki życia społecznego i zdrowotnego mieszkańców. Więc wydaje się być taka odpowiedź oczywista, zwłaszcza młodych ludzi, zwłaszcza studentów tej szkoły. Dlatego też jeszcze raz zachęcam wszystkich. I cóż, życzę, żeby ten rok akademicki przebiegał w taki sposób, jakbyście sobie tego życzyli. Wszystkim profesorom również życzę takiego uspokojenia sytuacji i spokojnej możliwości przekazywania tej wiedzy, którą tak myślę każdy z nas potrzebuje. Cieszę się naprawdę, że w naszym województwie jest taka uczelnia, która kształci w bardzo potrzebnych kierunkach. Jak spojrzałem i słyszałem wszystkie kierunki, które pan rektor wymieniał, wydaje się, że każdy z tych kierunków jest niezwykle potrzebny, gdzie zapotrzebowanie na pewno na rynku pracy będzie duże. Także życzymy sobie tego, żeby ten rok był odmienny, ale pozytywnie odmienny od minionego
roku akademickiego. Wszystkiego dobrego na cały ten rok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych na sali gości chciałby jeszcze zabrać głos? Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, odczytam teraz list gratulacyjny, który z okazji inauguracji przesłała do nas pani prezydent Hanna Zdanowska. Wasza magnificencjo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2021-2022 Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Po trudnym okresie pandemii studenci, wykładowcy i pozostali pracownicy szkół wyższych wracają do gmachów swoich uczelni. Znów w salach wykładowych i na korytarzach akademików słychać będzie gwar dysput i wymiany poglądów. Minione półtora roku pokazały, jak ważne dla nas wszystkich jest nawiązanie bezpośrednich relacji, a dla dydaktycznego rozwoju studentów kluczowa jest możliwość osobistego kontaktu z wykładowcami. Oby zatem rozpoczynający się rok akademicki był pełen naukowych sukcesów, ale też niósł ze sobą społeczny aspekt kształtowania młodego człowieka. Niech każde podejmowane przez Państwa uczelnie i wydział działanie jeszcze lepiej pozwoli przygotowywać studentów do dobrego zawodowego i życiowego startu. Jestem przekonana, że cele, które sobie Państwo nakreśliliście, przyniosą oczekiwane rezultaty, przyczyniając się jednocześnie do promocji i ugruntowania pozycji Państwa uczelni na akademickiej mapie Polski. Na ręce Pana Rektora pragnę studentom przekazać życzenia radości ze zdobywania wiedzy i samych naukowych sukcesów. Kadrze akademickiej i pozostałym pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu życzę wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Szanowni Państwo, inauguracja to także znakomity moment na uhonorowanie osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju naszej uczelni. W tym miejscu chciałabym w imieniu władz uczelni szczególnie podziękować i wyróżnić pracowników WSBiNOS, którzy w tym roku obchodzą jubileusz dziesięciolecia pracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. A są to pani Ewelina Goździk, pani dr Agnieszka Gutowska-Wyka, pani Agnieszka Pacocha, pani dr Anna Sztychmiller-Szymańska oraz pan Przemysław Pirek. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa tutaj o wystąpienie, a pana kanclerza Michała Orskiego poproszę o wręczenie dyplomów. Dziękuję bardzo. Miło mi ogłosić, że dyplomy uznania za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz uczelni otrzymują w tym roku pani Joanna Kuglarz-Kwarcińska, pani Monika Ostrowska-Pszczyńska, pani dr Sylwia Rydz oraz pani dr Anna Sztychmiller-Szymańska. Ponownie zapraszam Państwa tutaj o wystąpienie, a o wręczenie dyplomów poproszę jego magnificencję rektora. Chciałabym także zaprosić do nas studentów naszej uczelni, którzy w ubiegłym roku akademickim osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Proszę o wystąpienie i odebranie wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce i ocenę celującą na dyplomie panią Magdalenę Jerzak, panią Natalię Pokorną i panią Tacjanę Wilczyńską. Czy są panie? No to przekażemy
dyplomy osobiście. Szanowni Państwo, czas na jedną z najważniejszych chwil tej uroczystości. Senat Wyższej Szkoły Biznesu Nauk o Zdrowiu przyjmie teraz ślubowanie kandydatów na studia w naszej uczelni. Proszę o powstanie reprezentantów kierunków, a jego magnificencję rektora, profesora WSB NOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa, proszę o odczytanie tekstu ślubowania. A Państwo powtarzają, ślubuję. Proszę o powstanie. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości. Będę kierować się zasadami prawdy, sprawiedliwości, dobra i podmiotowości innych ludzi. Będę odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, władz uczelni i innych członków jej społeczności. Będę dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Dziękuję bardzo i gratuluję. Od tej chwili jesteście jednymi z nas, pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. Życzymy Wam oczywiście sukcesów nie tylko w nauce, ale również w rozwijaniu swoich osobistych pasji. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować naszą uczelnię oraz że te lata, które spędzicie z nami, będą jednymi z bardziej udanych. Poproszę teraz jego magnificencję rektora o oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego 2021-2022. Quod bonum felix, fastum fortunatumque sit. Rok akademicki 2021-2022 uznaję za otwarty. Proszę usiąść. Zgodnie z akademicką tradycją zapraszam teraz do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Jacek Pyżalski, a tytuł wykładu Bilans kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce. Dzień dobry Państwu, szanowne władze uczelni, szanowni Państwo, to jest dla mnie zaszczyt. Bardzo dziękuję za zaproszenie i będę chciał Państwa uwagę przez
40 minut, to bardzo krótki wykład, krótszy niż taki tradycyjny wykład, skierować na bardzo ciekawą sprawę, na to, co rzekomo skończyliśmy, bo mówi się, że ta edukacja zdalna to już przeszłość i teraz próbujemy pracować w sposób taki tradycyjny, niektórzy by powiedzieli normalny, tak, że wracamy do takiej nowej normalności, ale tak naprawdę nie wiemy tego. Tak, już w tej chwili różne dane pokazują, że być może wrócimy i w wielu miejscach wróciliśmy do edukacji zdalnej, więc temat jest na pewno ważny z tego względu, że jest aktualny. Jest na dzisiaj ważny dla nas wszystkich, także dla Państwa jako studentów, bo przecież edukacja zdalna dotyczyła każdego poziomu edukacyjnego, nie tylko młodszych, ale także poziomu uniwersyteckiego, poziomu takiego studiów. Co mogę o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć, że będę Państwu mówił o tym problemie z takich trzech perspektyw. Z jednej strony perspektywy naukowca, który bardzo intensywnie badał ten problem w czasie kryzysowej edukacji zdalnej. Prowadziliśmy badania ilościowe w 34 szkołach, gdzie badaliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadziliśmy wywiady ze studentami, takie pogłębione, jak widzą pewne sprawy, między innymi gorący temat włączania i wyłączania kamer. Prowadziliśmy wywiady z uczniami na temat tego, jak odbierają edukację zdalną. Prowadziliśmy badania międzynarodowe w 13 krajach, gdzie porównywaliśmy pewne psychologiczne, zmienne, jakby funkcjonowanie takie w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi i studentów i uczniów. Czyli to jest takie spojrzenie naukowca. Ale też przez ten cały czas starałem się z moimi współpracownikami wspierać nauczycieli, żeby oni umieli robić tą edukację zdalną, więc będzie też perspektywa, można powiedzieć, kogoś, kto działał aktywnie w tym celu, żeby ta edukacja zdalna jak najlepiej, jak to było tylko możliwe, się udawała. To jest inna perspektywa, ale też ciekawa. No i wreszcie perspektywa takiego praktyka, tak? Dobrze, ja prowadziłem mnóstwo zajęć w edukacji zdalnej, prowadziłem zajęcia ze studentami, z nauczycielami, ale też z młodzieżą szkół, głównie szkół ponadpodstawowych, ale to też jest perspektywa, tak? Trochę inna niż naukowa, ale jest. Czyli to samo, ale z trzech perspektyw. Jak można na to spojrzeć? No można na to spojrzeć z daleka. Tu jest obraz Boscha, czyli widzicie Państwo z daleka czy z helikoptera, widzicie całość. Czyli warto czasami wsiąść do tego helikoptera i spojrzeć na dany problem tak globalnie. Ile procent tak, ile procent tak, prawda? Czyli widzimy coś, ale bez szczegółów. No ale oczywiście można do tego obrazu się przybliżyć. Mógłbym Państwa zaprosić, powiedzieć, wstańcie, podejdźcie bardzo blisko i byście powiedzieli, no przestaję widzieć całość, ale zaczynam widzieć szczegół. Czyli zaczynam widzieć jakieś drobne rzeczy, które są ważne. Znacie Państwo obrazy Boscha, to wiecie, że tam szczegółów jest mnóstwo, ale jak się stoi 20 metrów od obrazu, to tego nie widać, trzeba podejść na 5 centymetrów. I ja obie perspektywy Państwu dzisiaj pokażę, bo tak naprawdę mógłbym tylko operować procentami, nie? I opowiadać, jak odpowiadało tyle procent uczniów, tyle procent nauczycieli i tak dalej. Ale tak naprawdę ta edukacja zdalna to były prawdziwe przeżycia, prawdziwe doświadczenia konkretnych osób i tego się już nie da zamknąć w tych globalnych procentach, tylko trzeba się przyjrzeć, jak to czuli i widzieli konkretni ludzie, między innymi Państwo. Bo przecież byliście uczestnikami wielu z Was tej edukacji zdalnej. Dlaczego kryzysowa? Bo to jest w tytule. Tak się o tym pisze w literaturze międzynarodowej. Ten okres nazywa się kryzysową edukacją zdalną. Sama edukacja zdalna była już wcześniej. Tak? Są kraje, w których jest mała gęstość zaludnienia, na przykład Australia, gdzie bardzo wiele osób od dziesiątków lat korzysta z edukacji zdalnej. Czyli nic nowego pod słońcem. Natomiast doszło kryzysowa. Kryzysowa dlatego, że nikt się o nią nie prosił. Właściwie nikt nie pytał, czy chcemy. Tak jest też z kryzysem. Nikt nie pyta, czy mamy ochotę na kryzys, tylko jak jest kryzys, to jest. Kryzysowa dlatego, że na dużych emocjach, jak Państwo pamiętacie, jak ona była tak dość nagle, te szkoły były w marcu zeszłego roku zamykane, to były emocje wszystkich. Uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców. Czy my sobie poradzimy, za co mamy się chwycić, co mamy zrobić pierwsze, co mamy zrobić drugie. Dlatego kryzysowa. No właśnie. I my wtedy postanowiliśmy tą sprawę od razu od początku w jakiś sposób obłaskawić.
No i zobaczycie Państwo, to jest okładka książki, którą wydaliśmy w miesiąc po zamknięciu szkół. To był jakiś rekord też mój akademicki. Zebrałem 14 osób i to jest taka książka bezpłatna. Myśmy ją wydali pro bono, która była poradnikiem, jak tą kryzysową edukację prowadzić. Tam jest tytuł Edukacja w czasach pandemii z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Czemu Państwu pokazuję tą okładkę? Raz, żeby pokazać, że takie coś jest i można sobie to ściągnąć cały czas bezpłatnie, ale drugi powód jest taki, żeby Państwu pokazać symbolikę tej okładki, bo ona jest dobrym wprowadzeniem do mojej opowieści dla Państwa. Zobaczcie, macie górę lodową. Co widać na górze? No wystają na górze najzwyklej w świecie technologie, które po prostu się rzuciły w oczy, że jak edukacja zdalna, to nie taka jak teraz, gdzie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, tylko taka, gdzie pomiędzy mną a państwem byłyby technologie, czyli zapośredniczona. Prawda? I to wszyscy widzieli od razu. Co jest inne? Nauczyciel siedzi w domu, wykładowca siedzi w domu, student, uczeń też siedzi w domu, pomiędzy nimi technologia i wszystko, co się odbywa, odbywa się za pomocą technologii, za pomocą czegoś, co się tak ładnie nazywa computer mediated communication, czyli komunikacja zapośredniczona przez komputer, czego i tak używaliśmy wcześniej, natomiast tutaj w edukacji nigdy nie tak mocno i nie w takim natężeniu. Ale wiecie Państwo, jak to jest z górą lodową? Jest tak, że coś widać i się rzuca w oczy i to wszyscy widzą, ale żeby zobaczyć inne rzeczy, które są problemem, trzeba zanurkować. Jak ktoś nie nurkuje, to widzi tylko to. Ale jak ktoś nurkuje, to zobaczy, że edukacja zdalna to jest wiele problemów, których nie widać na pierwszy rzut oka. To ja Państwa, pomimo tego, że jest dość zimno, namawiam, żebyście ponurkowali ze mną. I zerknęli niżej i wtedy zobaczycie tutaj, że pod spodem problemu z edukacją zdalną nagle się pojawia kwestia jakości dydaktyki. Jak my uczymy? Czy da się osiągnąć to samo i od czego to zależy, żeby chociaż spróbować osiągnąć to samo, co osiągaliśmy wcześniej przy tej tradycyjnej edukacji, tak? Pojawia się kwestia relacji, ale w ogóle międzyludzkich, ale na przykład rówieśniczych, tak? Przecież w klasie czy w grupie studenckiej są przyjaciele, koledzy i tak dalej. I oni nagle mają relacje zapośredniczone. To będzie gorzej czy lepiej? Tak się narzuca Państwu pewnie, że gorzej, ale to nie jest takie oczywiste. Zobaczycie Państwo, wiele rzeczy, które dzisiaj pokażę, nie będzie oczywistych. Jest pytanie, co się stało z tymi relacjami rówieśniczymi? One były możliwe, nie były możliwe, tak? Wrócę do tego tematu, pokazując parę ciekawych kwestii za chwileczkę. Kwestia tego, jakie mamy kompetencje cyfrowe. Wszyscy mówią o kompetencjach nauczycieli. Czy nauczyciele mieli kompetencje cyfrowe? Ale wiecie Państwo, jaka się pojawiła niespodzianka, że nagle się okazało, że młodzi ludzie, o których tak się stereotypowo mówiło, że oni to się urodzili z komórką w ręku, mają świetne kompetencje cyfrowe, to się okazywało, że wielu rzeczy nie umieli, że to jest rodzaj mitu. I to nie chodzi tylko o taką techniczną obsługę programów, ale chodzi o umiejętność uczenia się, znajdowania informacji, segregowania informacji. Ja badam od 14 lat młodzież w internecie, mnie to nie zdziwiło. Ale wiele osób było zdziwionych. Jak to ci młodzi ludzie mieli tak genialnie wszystko obsługiwać i sobie radzić w świecie internetu, a tu nagle nie. To niemożliwe, prawda? Jesteśmy zaskoczeni. Nagle pojawiła się kwestia nierówności cyfrowych, że pojawiły się grupy, które jednak nie mają sprzętu, chociaż się wydawało, że wszyscy wszystko mają, ale też pojawiły się grupy, które nie potrafią, tak? Czyli pojawiły się dzieci czy młodzi ludzie, których to dotknęło szczególnie, bo zobaczcie Państwo, my często lubimy zrobić generalizację, powiedzieć, jak to nas dotknęło, wszystkich, tak jakbyśmy wszyscy byli tacy sami, mieli ten sam poziom kompetencji i tak dalej, te same zasoby, a tu się nagle okazało, że ta sama sytuacja dotknęła nas bardzo różnie i ja to Państwu pokażę. To jest duże uproszczenie, takie medialne mówienie, że ona dla wszystkich to był katastrofalny czas. To nie jest tak i zobaczycie Państwo, zilustruję to pewnymi ciekawymi danymi za chwilę, że to nie jest tak prosto. Tak? No, pojawiły się relacje nauczycieli, ale kwestia też zdrowia psychicznego. Jaki to był czas dla nas, jeśli idzie o zdrowie psychiczne? Jesteśmy zniszczeni, przewalcowani przez tą sytuację? A może tam znajdziemy coś dobrego? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często o tym okresie się mówi jednoznacznie czarno. Się mówi, że to był czas trudny, czas doświadczenia takiego trudnego, który nas doświadczył. Ale jakbyśmy się tak chwilę zastanowili, to moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy my, albo w ogóle czy ktokolwiek, z tego czasu wynosi coś dobrego. Ale ktokolwiek, to jest każdy z nas, ale to jest na przykład szkoła jako instytucja, to jest uczelnia jako instytucja, tak? Jakbyśmy porozmawiali z wykładowcami, jakbym porozmawiał z Państwem, czy osobiście, ale też społecznościowo,
wynosimy z tego czasu coś dobrego? Trudne pytanie, o tym się mało mówi, ale ja tego tematu też dotknę. Ja nie będę Państwu przedstawiał wizji katastroficznej. Zresztą żadne dane nie wskazują, żebym mówił prawdę, gdybym mówił, to był czas piekła, przez które ledwo przeszliśmy i ledwo żyjemy. Niektórzy tak, ale jakbym powiedział, że to wszyscy tak, to bym kłamał. Przynajmniej w świetle badań, które sam prowadziłem i które znam. No właśnie, chcę Państwu powiedzieć, widzicie, tutaj takie stosuję taką grę słowną, czy się czegoś nauczyliśmy z tego okresu, czy dostaliśmy nauczkę. No właśnie, w jakim jesteśmy punkcie, nie? Jakbyśmy zapytali, czy coś wynosimy z tego w przyszłość. Nie tak, że tylko sobie oceniamy przeszłość, ale czy coś wynosimy w przyszłość? To są ciekawe pytania. I każdy z Państwa może sobie na te pytania też spróbować przynajmniej je zadać dzisiaj podczas tego wykładu i też sobie zrobić osobisty bilans, bo mój bilans będzie takim bilansem globalnym. No ale każdy z nas może sobie zrobić osobisty bilans tego okresu. I on nie zawsze będzie tylko czarny. On może też być biały. Albo może być mieszany. I z dużym prawdopodobieństwem taki będzie u większości z nas. Badań było dużo. To złoty czas dla badaczy. Wiele osób zaczęło się pierwszy raz w życiu zajmować badaczy przy tej okazji tym, co młodzież robi online, no bo to taki ciekawy temat. Tutaj macie Państwo wymienione tylko polskie badania i to jeszcze nie wszystkie. Jeszcze mógłbym tą listę wydłużyć Państwu teraz. Bardzo dużo było badań. No można by dyskutować, czy wszystkie były równej jakości. Na pewno nie, bo ciężko było docierać do prób, ciężko było docierać do tych badanych i tak dalej. Natomiast coś wiemy, tak? I ten obraz, który się wyłania z badań, często jest inny niż obraz medialny. To też warto o tym powiedzieć, nie? Że czasami to, co Państwu będę dzisiaj mówić, będzie się kłócić z tym, co Państwo już słyszeliście wielokrotnie na ten temat, ale nie bójcie się tego, no bo ja się postaram udowodnić to, co mówię, tak? Czyli nie powiedzieć, mówię tak, bo tak uważam, tylko będę się starał udowodnić pewnymi danymi to, co mam do powiedzenia, czyli uwiarygodnić to, że to być może jest obraz, który jako studenci, jako intelektualiści, jako wykładowcy powinniśmy bardziej chyba sobie cenić niż taki obraz uproszczony, gdzie tak mówimy, co myślimy na przykład, prawda? No dobrze. Głównie się będę kierował tymi badaniami. To są badania w 34 szkołach, które prowadziłem międzyinstytucjonalnie. Tu macie Państwo listę ludzi, którzy prowadzili te badania. Gdyby ktoś chciał sobie całą książkę ściągnąć, wydaną też bezpłatnie przez GWP, to na tej stronie zdalnenauczanie.org. Czyli jak ktoś z Państwa się poczuje zachęcony, to zerknijcie na stronę zdalnenauczanie.org i macie całą książkę, gdzie możecie więcej o tym poczytać. Może ktoś... kogoś ten temat szczególnie zainteresuje. Swoją drogą dobry temat do pracy, na przykład licencjackiej czy magisterskiej z kierunków społecznych, jakichkolwiek. Bardzo ciekawy i w ogóle warty poszukiwania. No dobrze, no to zaczynamy od technologii. Czy marzenia się spełniły? A jakie marzenia? A takie, o jakich się mówiło, że jak polska szkoła będzie pełna technologii, to będzie nowoczesna, prawda? Przecież mówiono, na przykład, znacie Państwo takie wypowiedzi? No, jeżeli polska szkoła nie ma być skansenem, to musi mieć sprzęt i technologię. Jeśli mamy dogonić inne kraje, to musimy mieć nowoczesną szkołę, w której wykorzystuje się internet i technologię, nie możemy być... Czyli jakby obiecywano sobie, było takie uproszczone myślenie, że jeżeli będzie dużo technologii w edukacji, dużo technologii na wykładach, dużo technologii na zajęciach, dużo technologii, to będzie nowoczesna szkoła. I muszę Państwu powiedzieć, że to o tym od dawna się temu przyglądamy. Wiele krajów na przykład się bardzo mocno w pułapce znalazło takiej, że bardzo dużo zainwestowały na przykład w sprzęt dla szkół, a nic się nie wydarzyło, żaden cud. No to można powiedzieć, że nasze marzenia się spełniły. Bo zobaczcie Państwo, chyba nie da się więcej technologii włożyć do edukacji niż było w zdalnym. Właściwie wszystko było na technologii. Jakbym miał jeszcze mocniej powiedzieć, to bym powiedział, niemożliwa byłaby edukacja zdalna bez technologii. No bo jak? To by był problem dopiero, nie? Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że ci, co liczyli, że jak będzie dużo technologii w edukacji, a na co tak naprawdę liczyli? Że technologia jest... atrakcyjna, że dzięki technologii edukacja będzie atrakcyjna i studenci i uczniowie będą lubić się uczyć bardziej niż wcześniej bez technologii, no bo dojdzie ta atrakcyjność, tak? Mówili, że na przykład technologia będzie ułatwiała naukę. Nie będzie to takie żmudne ta nauka, no bo ta technologia to taki doda takiego smarowania jak do silnika, który będzie pięknie pracował, tak?
Mówiono, że technologia będzie w jakiś sposób naturalnym światem młodych ludzi, którzy przecież urodzili się z tymi technologiami, kochają te technologie, więc będą się czuli jak ryba w wodzie w tej edukacji pełnej technologii. I co się okazało? Nawet nie trzeba być badaczem, wystarczyło posłuchać nauczycieli, rodziców, uczniów. Tak państwo mogliście posłuchać albo pomyśleć o sobie, żaden cud się nie wydarzył. Dlaczego? Dlaczego cud się nie wydarzył, tak? No przecież nagle marzenia się spełniły, powinno być genialnie, tak? A nie było genialnie. Dlaczego nie było genialnie? Dlaczego nie było genialnie? Pomyślcie o tym chwilę, dlaczego nie było, nie? Przecież nareszcie było to, co mówiono, no nie doczekamy się chyba tego czasu, gdzie będzie ta technologia w tej edukacji. Idzie to jak po grudzie. Nauczyciele nie chcą, nie potrafią. Różnie to tam argumentowano i tak dalej. A tu nagle niespodzianka mamy. Ale nie ma cudu. Dlaczego? No to powiem Państwu dlaczego, bo tak naprawdę dla mnie to nie jest nowina, bo jak ktoś się zajmuje technologiami w edukacji, to wie, że to już badano wcześniej. Jak dla kogoś to była nowina, to się teraz musi zastanawiać, ale jak ktoś zna wcześniejsze wyniki, to może zerknąć, znacie Państwo, na pewno słyszeliście o badaniach PISA. To są takie badania prowadzone przy dobrej metodologii, gdzie się bada kompetencje uczniów, co potrafią uczniowie, i się porównuje też kraje pod tym względem. I badacze PISA to są bardzo dobrze zbierane dane i to są bardzo wiarygodne dane, gdzie możemy wierzyć tym danym. Tu się naprawdę uważa na tą metodologię. To jest jedno z takich badań, które jest dobrze prowadzone. I badacze PISA zrobili coś takiego, że wzięli dane ze wszystkich krajów. Wzięli dane ze wszystkich krajów, i tam się mierzy kompetencje uczniów, że uczniowie muszą rozwiązać zadania określone. Czyli mierzy się kompetencje uczniów w ten sposób, że no, wiarygodnie wiemy, czy umieją, czy nie umieją, czy potrafią, czy nie potrafią. I ci badacze PISA zrobili takie bardzo ciekawe porównanie. Otóż porównali poziom kompetencji pomiędzy uczniami, którzy na lekcjach używają technologii mało albo wcale, takich, którzy używają średnio często, druga grupa, a trzecia grupa takich, którzy używają bardzo często, właściwie sama technologia na lekcjach, ciągle, bez przerwy, technologia i tak dalej. I porównali, czy będą statystycznie istotne różnice w poziomie kompetencji między tymi grupami, żeby zobaczyć, czy to używanie tych technologii na zajęciach ma coś wspólnego z tymi kompetencjami. To jest ciekawe pytanie, prawda? I co się okazało? Że ci, którzy byli w tej grupie, którzy stosują mało albo wcale, mieli niskie wyniki, niższe niż ci, którzy korzystają średnio. No to by przemawiało, że no to zapraszamy te technologie, prawda? Ale niestety jest pewna komplikacja. Bo ci, którzy są trzecią grupą, gdzie technologii jest dużo i bardzo dużo, nie mają jeszcze wyższych wyników niż ci, co średnio, tylko mają niskie, jeszcze niższe niż ci, co w ogóle nie używają. No to jaki jest wniosek? Czy my to powinniśmy mieć te technologie, czy nie? Bo na teraz to jest pytanie. Na przykład przed chwilą była wymuszona technologia, a teraz już jest dobrowolna. No to powinniśmy jakieś wnioski wyciągnąć. No to co mamy robić? Ile tej technologii? Dużo? Mało? Mamy ją sobie zostawić? Czy mamy ją wyrzucić do śmietnika teraz? Co mamy zrobić? To ja Państwu powiem, że zastanówcie się chwilę, dlaczego takie wyniki. A odpowiedź nie jest taka prosta, bo gdybym Państwu powiedział, to używajmy średnio, będzie dobrze. No to nie jest tak. Bo jest też kwestia pytania, jaki jest mechanizm? Pomyślcie Państwo, co się dzieje, kiedy technologii jest za dużo? No mamy swoje poglądy, są też badania prowadzone na ten temat, ale jak pytałem nauczycieli, bo mówiłem Państwu, że rozmawiałem z wieloma nauczycielami, których wspierałem w czasie pandemii, to pytałem nauczycieli, a jak sądzicie, dlaczego ten nadmiar technologii nam teraz tak przeszkadza? Dlaczego się tak męczymy, a mieliśmy się tak cieszyć, a my się tak męczymy? A dlaczego nie widzimy cudu edukacyjnego wśród uczniów? A ci nauczyciele wtedy mówili swoje przekonania. I wiecie Państwo, co mówili na temat technologii? Mówili tak, ta technologia to ona jest monotonna dość. To jest ciągle działanie ekranowe i przez to tak dobrze nie idzie, bo ta monotonia ona tak zakłóca, tak? A inni mówili, edukacja to jest spotkanie z drugim człowiekiem, a ta technologia to człowieka zabiera. Nie ma człowieka, to nie ma edukacji, tak? A ten człowiek znika, jak jest za dużo technologii. Jak jest trochę, to nie, ale jak jest za dużo, to znika. Albo mówili, technologia to daje wszystko na talerzu. A w edukacji to musisz się postarać, musisz dać coś z siebie. A technologia daje ci wszystko na talerzu, to dlatego to nie działa, tak? A tak mówili. Ale czy mówili, czy mieli rację, czy nie mieli racji? To ja Państwu powiem tak dziwnie. Mieli i nie mieli.
Bo technologia tak działa bardzo często i ci nauczyciele mówili prawdę. Oni widzieli taką technologię, która zabiera twórczość. Oni widzieli taką technologię, która jest monotonna. Oni widzieli taką technologię, która wyręcza, daje gotowca. Jest mnóstwo takiej technologii i mnóstwo takiego wykorzystania technologii w edukacji. I jeśli tak ma być, to technologia w edukacji nam przeszkodzi i zniszczy nam edukację. Ale tak być nie musi. Bo na przykład, teraz mówiłem, że tak czasami się zbliżę z Państwem do tego obrazu, to dam szybki przykład. Wszyscy Państwo znacie PowerPointa, to jest PowerPoint, tak? Może być PowerPoint współdzielony? Może być, prawda? Czyli taki, gdzie na przykład wyślę 20 studentom czy 20 uczniom, wyślę link i wszyscy będą mogli edytować tego samego PowerPointa online. Mogę? Mogę. No i wyobraźcie sobie Państwo, że jest nauczyciel języka angielskiego w szkole, dobra? Podstawowej, niech będzie. I on mówi do tych uczniów tak, słuchajcie, wiecie co, myśmy się nauczyli paru słówek dotyczących wyposażenia kuchni, ale nie wszystkich. Mam dla was takie zadanie. Założyłem wam PowerPointa wspólnego. Każdy z was jest posiadaczem na razie tego slajdu, tego samego, co ma numer w dzienniku. I waszym zadaniem jest przeszukać kuchnię w domu, znaleźć jakiś przedmiot, którego żeśmy jeszcze słówka nie znamy, czyli znaleźć coś, czego nazwy po angielsku nie znamy, zrobić piękne autorskie zdjęcie, dobrze oświetlone tego przedmiotu, umieścić go na swoim slajdzie i podpisać po angielsku, korzystając ze słownika, no chyba, że w zaawansowanej grupie to jeszcze napisać zdanie po angielsku, do czego to służy. I jak będziecie gotowi, to sprawdźcie, co koledzy zrobili. Jakby ktoś wpadł na ten sam pomysł, to się dogadajcie, kto zmienia. Później sprawdzę ja na końcu jako nauczyciel, czy jest wszystko ok. Jak nie, to się z wami skontaktuję. Jak dam wam zielone światło, to mamy gotowego, autorskiego, wspólnego PowerPointa, jakiego nikt nie ma, który jest bazą słówek naszych, z waszymi zdjęciami do nauczenia się, żebyśmy znali wiele słów i no, byli lepsi z tego angielskiego. To teraz zobaczcie, to jest wykorzystanie technologii. Czy jest tutaj aktywność? Tak, bo to ja musiałem znaleźć coś, nie siedzieć przed ekranem, tylko znaleźć ten przedmiot, zrobić dobre zdjęcie, pokazać. Czy jest współpraca? No jest, bo patrzę, co zrobili inni, a w ogóle mamy poczucie, żeśmy coś razem zrobili. To nie jest to samo, co dostaliśmy kserówkę od nauczyciela ze słówkami i ze zdjęciami, nie? Czyli zrobiliśmy to razem, daliśmy to od siebie, tak? Przy okazji jestem aktywny. Ja Państwu gwarantuję, że nawet najsłabszy uczeń to akurat to, co zrobił, pokazał na zdjęciu, i podpisał, to będzie do końca życia znał to słowo. Może żadnego innego, ale to tak. To jest więcej niż pewne. Czemu wam to pokazuję? Bo to jest przykład, który jasno pokazuje, że technologia może nie mieć tych wad, o których przed chwilą powiedziałem. Czyli nie jest kwestia, ile technologii w szkole, tylko jaka technologia. I my teraz stoimy przed tym pytaniem na dzisiaj. Na przykład każdy nauczyciel, każdy wykładowca, który już nie będzie musiał, ale będzie mógł wykorzystywać technologię, stoi przed pytaniem, którą, do czego, jaką. Czyli na przykład, gdybym ja był teraz nauczycielem angielskiego, a byłem w gimnazjum przez wiele lat, gdybym ja był nauczycielem angielskiego teraz, to bym spokojnie z tą technologią wszedł teraz, wtedy, kiedy już nie muszę. Bo ona tyle daje dobrego i z poziomu pedagogicznego taką pełni rolę, że to by stało się coś dobrego. To jest pierwszy temat. Czyli nie jest kwestia obsługi sprzętu. Tego się polscy nauczyciele szybko nauczyli. Bo po trzech miesiącach już 70% prowadziło lekcje na żywo. A w innych krajach, bo znam badania porównawcze, to jeszcze czasami wysyłali ludzie PDF-y do wypełnienia ćwiczenia, żeby zrobić i odesłać. Tak? Więc to był sukces, takie techniczne wykorzystanie. Tylko pod tym technicznym wykorzystaniem jest jeszcze umiejętność dydaktycznego, mądrego wykorzystania tej historii. Zobaczcie Państwo, tutaj jest ten wynik, tak? Taki z centrum cyfrowego z pierwszych dwóch miesięcy, czyli jeszcze wcześniej, gdzie już połowa nie miało rzeczywiście trudności, ale jak już na to Państwo zerkniecie, ja nie będę tego wszystkiego przedstawiał, powiem tylko tyle, że z tego naszego badania wynika, że co prawda te lekcje się odbywały na żywo i tak dalej, ale połowa uczniów mówiło, że mniej rozumieją niż rozumieli wcześniej, jak to było w szkole. Tam 1/4 mówiła, prawda, że to jest za szybko dla nich i tak dalej, i tak dalej. Czyli co ja chcę przez to powiedzieć? Że moglibyśmy pójść na łatwiznę i powiedzieć, a w zdalnej to zawsze tak jest. Ale możemy też sobie zadać pytanie, jak robić zdalną, jak już musimy robić na przykład, żeby jednak było lepiej niż tutaj, tak? No najłatwiej powiedzieć, że zdalna to ma taką cechę, że musi być gorsza. To nie jest tak. No to drugi temat.
bilans relacji międzyludzkich. O tym się wiele mówiło. Znacie Państwo takie określenie wirtualne relacje? I wielu mówi, mamy dosyć wirtualnych relacji, chcemy realnych. A ja chcę Państwu powiedzieć, że żaden poważny badacz teraz, który bada zachowanie ludzi w internecie, nie używa tych słów wirtualne, realne. A wiecie Państwo, dlaczego nie używa? Jest bardzo ważny powód. Słowa wirtualne, realne oceniają, że coś jest prawdziwe, a coś jest podróbką. Czyli wirtualny to jest ten podrobiony, udawany, a realny to jest ten prawdziwy. I jak mówimy, chcemy skończyć z wirtualnymi, pójść do realnych, to co my mówimy? No, chcemy skończyć z podróbką, a wrócić do prawdy. A to jest bardzo dalekie od prawdy. Zobaczcie Państwo, jeżeli w edukacji zdalnej nauczyciel zrobił coś, co wsparło ucznia. Przykład Państwu podać prawdziwy, żeby nie bujać w obłokach? Prawdziwy przykład, który znam, tak? Bardzo banalny, prosty. Był uczeń w 8 klasie, który wziął udział aktywny w lekcji historii i od swojej nauczycielki dostał po lekcji taką krótką informację prywatną, że zrobiło to na niej wrażenie, co on mówił, i ona naprawdę była tak zaskoczona pozytywnie, że on tak myśli w taki sposób i tak dalej. Zobaczcie, dostał to online. Nie spotkał się z tą nauczycielką. Ale realnie chodził pół dnia i mówił, dostałem takie coś, jestem dumny, jestem zadowolony i tak dalej. Czyli to, że coś jest online, nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Jeśli ktoś kogoś obraził online, zobaczcie Państwo, ktoś Państwa obrazi online, co powiecie? To jest wirtualne, nie przejmuje się? Że mnie tam sprzeklinał, czy źle potraktował? No nie, nie? Wiecie Państwo, ja mógłbym teraz wiele badań Państwu pokazać na świecie prowadzonych, że jak się prowadzi na przykład grupy wsparcia dla na przykład dorosłych dzieci alkoholików i niektóre z tych grup są tylko online, że ludzie się spotykają tylko online, a niektóre z tych grup są tradycyjne, że ludzie się spotykają no, w sali jakiejś, tak? To wiecie Państwo, co się okazuje ku zdziwieniu wielu osób? Że efekty i satysfakcja ludzi uczestniczących w tych grupach online i tych grupach tradycyjnych są takie same. Nie jest tak, że ci, którzy uczestniczą online, mówią, a my tu nie dostajemy wsparcia, a my tu się z nikim nie spotykamy. Czyli ja chcę wyraźnie powiedzieć, że wszystko, co się działo między Państwem a wykładowcami, czy Państwem a nauczycielami, to były prawdziwe rzeczy. One mają swoją specyfikę, dlatego się mówi online, offline. Ale online i offline nie mówi, co jest prawdziwe, a co jest udawane. Powinniśmy w ogóle skończyć z takim myśleniem, bo wszystko, co się dzieje pomiędzy nami za pomocą komunikacji, dzieje się naprawdę. A jak kiedyś ktoś dostał list, który go poruszył, dawniej, tak? To go poruszył naprawdę, czy ktoś mówił, nie, to jest tylko przez list? No nie, to był ważny list, tak? Czyli my mamy uprzedzenie do czegoś, co się dzieje między ludźmi w sposób zapośredniczony, ale to jest tylko uprzedzenie. Oczywiście trzeba rozumieć różnicę, że komunikacja online jest inna. Właśnie dlatego edukacja online jest inna. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że wszystkie rzeczy międzyludzkie, które się działy między uczniami, między studentami online, to były prawdziwe rzeczy międzyludzkie. One były inne, ale one były jak najbardziej z poziomu psychologicznego prawdziwe. Bo zwykło się o tym mówić, jakby to było coś kompletnie udawanego, jakiś miraż, jakiś fatamorgana, prawda? Coś, czego nie ma. A to było coś, co było. No to teraz jak było? Znacie Państwo, pod koniec się dużo mówiło katastrofa. Młodzi ludzie są katastrofalnie, nie mają żadnych relacji. Wszystko się skończyło, startujemy od poziomu spalonej ziemi i tak dalej. No gdyby tak było, to powiem Państwu, że najlepsi pedagodzy i nauczyciele by nie byli w stanie nic odbudować, bo by nie było z czego odbudowywać. A pokażę Państwu nasze wyniki, ale znam więcej wyników, które to potwierdzają, że było bardzo różnorodnie. Zobaczcie Państwo. To są nasze pytania gdzieś tak z połowy pandemii, z dużej próby, 1400 uczniów, 34 szkół, gdzie 50%, to dużo? Dosyć, ale to nie są prawie wszyscy, mówiło, że relacje z kolegami, z koleżankami z klasy przed pandemią były dużo, trochę lepsze. Czyli tylko 50% mówiło coś, czego byśmy się mogli spodziewać. Teraz mam gorsze relacje z kolegami, koleżankami z klasy. To jest na tyle dużo, że teraz mamy co robić, żeby reintegrować klasy, ale jednocześnie na tyle mało, żebyśmy się zastanowili, dlaczego nie wszyscy. Bo zobaczcie Państwo, 39% mówi, no dla mnie są takie same, ani lepsze, ani gorsze. No można by to pesymistycznie zinterpretować tak, że oni by powiedzieli, no było beznadziejnie, dalej jest beznadziejnie, nie miało się co psuć.
Ale mówiąc bardziej optymistycznie, duża część tych uczniów, jestem tego pewien, mówi, udało mi się pomimo komunikacji zapośredniczonej utrzymać relacje, czyli komunikacja zapośredniczona okazała się być na tyle wystarczająco dobra, że te relacje się udało utrzymać. Ale największa zagadka dla Państwa, jakbyśmy byli na warsztatach takich studenckich, to już bym Państwa pytał, jakie macie hipotezy, a tak to muszę sam spekulować. Najciekawsza to jest ta grupa 5%, to nie jest błąd w pomiarze, to jest grupa uczniów, którzy mówią, ja teraz mam lepsze relacje w czasie pandemii z kolegami czy z koleżankami. No wydaje się to kompletnie bez sensu. No bo jak mogę siedząc w domu mieć lepsze relacje z kolegami, którzy też siedzą w domu? No ale są tacy, którzy tak mają. I teraz kto to jest? To pomyślcie Państwo, kto to jest, a ja zaraz Państwu powiem, bo my potem rozpoznaliśmy, kto to jest. Swoją drogą to jest grupa uczniów teraz najbardziej narażonych na problemy, o których prawie nikt nie mówi. Bo to są ci, którym się polepszyło. Zobaczcie Państwo, kto mówi o tym, co się polepszyło. Wszyscy mówią o tych, co im się pogorszyło, tak? A co z tymi, którym było dobrze w tym czasie? A co z tymi, którzy rozwinęli się w czymś, czego wcześniej kompletnie nie umieli robić? A co z tymi, którzy zaczęli potrafić coś, czego wcześniej w ogóle nie potrafili? Wiecie Państwo, jakie jest teraz ryzyko? Że oni przez te specjalne warunki rozwinęli skrzydła, jak Ikar, pofrunęli do nieba, a teraz nagle powrócili i słońce im stopi wosk i walną o beton i będzie koniec. Dlatego, że nagle wracają do normalnych warunków. Ja zaraz Państwu powiem, kto to jest. Możemy ich zignorować, bo ich jest tak mało? Ja bym ich nie ignorował. Bo to każdy pod każdym z tych procentów pięciu kryje się konkretny człowiek, który ma konkretne życie i konkretne swoje przeżycia. No, teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, to jest tylko 5%. Co nas to obchodzi, tak? No, powinno nas obchodzić. A zobaczcie Państwo, jak było z relacjami z nauczycielem. Mniej niż 1/4 mówi, że te relacje kiedyś mieli lepsze, czyli popsuło się tylko 1/4 z nauczycielem, jeśli chodzi o relacje. 62% mówi, jest tak samo i znowu te magiczne prawie 5%, bo tak naprawdę to jest 4,6, tylko ja tu uśredniłem to trochę, to znowu mamy 5%, co teraz mają lepiej z nauczycielem. Nauczyciel siedzi w domu, uczeń siedzi w domu, a uczeń mówi, teraz to mam dobre relacje z nauczycielem. No wydaje się to głupie, nie? No głupie to nie jest i chcę też Państwu powiedzieć, że jakość oceny tych relacji, myśmy badali, była mocno powiązana z samooceną zdrowia psychicznego. Ci, którym się popsuły relacje, się dużo gorzej czuli. Tak w sensie objawów nawet różnych. No to nic nowego. To też w wielu badaniach wcześniej było stwierdzone. A teraz najważniejsza rzecz. Znowu się zbliżamy do obrazu, bo to są procenty. Mamy procenty 5-4%. No to kto to jest te 5%? Zobaczcie Państwo, tu jest kilka wypowiedzi. Przeczytajcie, a ja Państwu opowiem, dobra? Nie korzystając z tego. Są na przykład uczniowie, którzy się nigdy wcześniej nie odzywali, bo byli tak patologicznie nieśmiali, że nauczyciel mówi, ja go nigdy nie słyszałem przez 3 lata, chociaż go próbowałem prosić, zapraszać i tak dalej, ale nic nie powiedział. A teraz mówi i ma tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia i nauczyciele byli czasami wzruszeni, że słyszą tego ucznia i to mądre rzeczy, które mówi. Ja z moich studentów tak niektórych słyszałem, których nigdy nie miałem okazji usłyszeć w sali. Coś niesamowitego, gdzie widziałem innego człowieka po prostu, tak? O którym mogłem wcześniej myśleć, może on nie mówi, bo nie ma nic do powiedzenia. Ale okazało się, że ma, tylko musi mieć sprzyjające warunki, żeby powiedzieć. A jak był w sali, to nie było dla niego sprzyjające. Albo na przykład ktoś taki, kto się wstydził w klasie, miał trochę trudności ze zrozumieniem, ale jak nauczyciel mówił, czy ktoś ma pytania, to on nigdy nie podniósł ręki. Bo wiecie Państwo, co oznacza podniesienie ręki publicznie, jak ktoś pyta, kto nie rozumie. Jak ja Państwa zapytam, kto nie rozumie tego, co ja mówię, to nawet jak ktoś nie rozumie, to co podniesie rękę, a wszyscy spojrzą, który to nie rozumie, tak? Tak? To tak będzie, tak? Ale nagle w tych warunkach się okazało, że jak mogę zapytać, w tych warunkach, jak mógł zapytać na prywatnym czacie tego nauczyciela, to nauczyciel mu, to nie musiał się wstydzić przed kolegami, bo tylko nauczyciel wiedział, że on pyta. To nauczyciel mu odpowiedział i on idzie do przodu, bo dostał trochę wsparcia i idzie do przodu. To on zyskał, nie? To też jest w tych 5%. Albo na przykład tacy uczniowie, którzy, część uczniów ze specjalnymi potrzebami, zespołem Aspergera na przykład, dla których to było trudno pracować w określonym tempie, w określonym hałasie i tak dalej, mogli sobie wyregulować pewne rzeczy. Tylko widzicie Państwo, jaki teraz jest problem. Wszyscy się cieszą, że wracamy do normalności, a ci się martwią. Bo ja nagle znowu nie będę mówił, a miałem taki sukces, a nagle wszystko straciłem, tak? I wiecie Państwo, to jest poza tematem, bo musiałbym tutaj go bardzo mocno rozwinąć, ale
ja na przykład jak teraz pracuję z nauczycielami, to z nimi pracuję, co zrobić, żeby te 5% nie znalazło się teraz w bardzo trudnej sytuacji, czyli jak mu dać dalej wsparcie, żeby on w tej nowej sytuacji nie stracił wszystkiego, co zyskał. A wiecie Państwo, jaka była druga grupa uczniów bardzo zagrożona? Byli na przykład uczniowie, 13%, którzy według naszych badań, a 12% według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to uczniowie, którzy doświadczyli przemocy w domu, różnej, tak, głównie słownej i tak dalej, i którzy mieli w wersji forte to może co mieli wcześniej, ale tym razem nie było gdzie uciec, bo wcześniej chodził do szkoły przed kryzysową edukacją zdalną, odpoczywał od tej sytuacji, tak, spotykał się z nauczycielami, uczniami i tak dalej i miał możliwość odetchnięcia, a tu nagle wszystko było na jego głowie, tak. I oni teraz wrócili do szkoły po tym czasie, gdzie mieli dużo gorzej niż inni i wiecie Państwo, co jest najgorsze? Że my musimy być bardzo wrażliwi, żeby umieć rozpoznać to, co ci uczniowie będą robić, ponieważ oni nie będą grzecznie prosić o pomoc, oni nie przyjdą i nie powiedzą, było mi ciężko w tym czasie, proszę o trochę pomocy, tylko będą emocje, które się w nich nagromadziły, okazywać na przykład bezczelnym zachowaniem na lekcji, jakimiś dogadywkami, przegadywkami do nauczyciela i tak dalej. Teraz co my jako nauczyciele odczytamy? Czy odczytamy, że to jest maskowany problem, którego ktoś doświadczył i wtedy jesteśmy w stanie mu pomóc? Czy na przykład odczytamy, że on nas atakuje, a my mu oddamy? A? To gorzej by było, prawda? W takiej właśnie sytuacji. No to jeszcze jedna kwestia, już ostatnia. Już zbliżamy, dopływamy do brzegu powoli, tak? Bo wiem, że to krótki wykład, nie? A to już rzeczywiście te 40 minut za chwilkę będzie się kończyć, czy 45 już nawet. Jeśli dobrze chodzi zegar, a myślę, że dobrze. No właśnie, czy ucierpiało zdrowie psychiczne? A czyje? Bo z reguły my pytamy o uczniów, nie? I mówimy, co się stało z uczniami. A wiecie Państwo, jakie jest właściwe pytanie? A zapytajmy się też o nauczycieli, o rodziców. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że to są naczynia połączone. My rzadko mówimy o zdrowiu psychicznym nauczycieli, bo to przecież my się troszczymy o uczniów. Tylko kiedyś Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała takie zdanie w jednym z dokumentów. Nie ma zdrowego psychicznie ucznia bez zdrowego psychicznie nauczyciela. O, mocno, ale to jest prawda. Bądźcie Państwo w okresie rozwojowym, w doświadczeniu na przykład codziennym z kimś, kto ma problem bardzo mocny, tak, jeżeli chodzi o własne zdrowie psychiczne. Nie ma opcji, żeby to się nie przełożyło na to, jak się czują uczniowie. No tak musi być, tak? I byśmy oczywiście nie tylko tak mówimy, że trzeba zrobić, ale tak zrobiliśmy. My badaliśmy zdrowie psychiczne wszystkich, uczniów, rodziców i nauczycieli tymi samymi metodami. Czyli możemy porównywać. Takie same pytania mieliśmy. Badaliśmy tam zaburzenia psychosomatyczne, badaliśmy samoocenę zdrowia i tak dalej. Co jest ciekawego? Zobaczcie Państwo, że na pierwszym miejscu najgorsze wskaźniki w takiej subiektywnej ocenie stanu zdrowia mieli nauczyciele, na drugim miejscu rodzice, a na trzecim uczniowie. Czyli wszystkim się dostało, ale w tym subiektywnym odbiorze najgorzej się czuli nauczyciele. No i tu można postawić pytanie, nie? Czy z pustego Salomon może nalać, tak? Albo czy można komuś pomóc samemu, nie mając zasobów. To jest ciągle sposób myślenia bardzo taki niezrozumiany, ale pamiętam, że mnie tam głos nauczycielski ze mną wywiad w czasie tej pandemii przeprowadził i ja tam powiedziałem takie zdanie, że wiele osób tego nie rozumie, ale tak naprawdę troszcząc się o samopoczucie nauczycieli, tak naprawdę troszczymy się o uczniów. Tylko trzeba wiedzieć, że po drodze się trzeba zająć nauczycielami, a nie od razu przeskakiwać na uczniów, mówiąc, a nauczyciele to nie nasza sprawa. Niech sobie tam poradzą sami, bo przecież mają długie wakacje, nie? I w ogóle nic nie robią. Nie? Tak jak to czasami jest publicznie przedstawiane. Chciałbym Państwu powiedzieć, że myśmy badali głębiej ten stres nauczycieli, na przykład co tam się kryje pod tym, że ci nauczyciele się tak źle czują. No na przykład kryje się zaburzenie relacji praca-dom. Jedna z badanych powiedziała takie cudowne zdanie, powiedziała tak, ja nie pracuję w domu, ja mieszkam w pracy. Zobaczcie Państwo, jakie to jest w gruncie rzeczy głębokie, co ona powiedziała, tak, jakie to jest prawdziwe. No ale też pojawiało się to, że nagle ci nauczyciele mieli permanentną hospitację, bo tam mama siedziała pod biurkiem, tak, i zaglądała, co się dzieje, prawda, i tak dalej, i różne rzeczy się działy, więc to też jest bardzo obciążające, no bo ktokolwiek z Państwa chciałby mieć ciągle kamerę w miejscu, gdzie pracuje, tak? Ci sami, którzy mówili, że się z tego cieszymy jako rodzice, że możemy zaglądać do tych klas, jakbyśmy zapytali tych ludzi pełniących inne zawody, czy oni by chcieli, żebym ja mógł do nich zaglądać na przykład ciągle, to już by nie chcieli, tak? Ale dla kogoś innego by chcieli. No więc to tak się
właśnie dzieje. Działy się też dobre rzeczy. Wiecie Państwo, co było dobre, jeśli chodzi o wsparcie z kolei nauczycieli? Mnóstwo samopomocy w internecie na przykład. Mnóstwo różnego rodzaju webinarów za darmo, gdzie ludzie się uczyli od siebie nawzajem i tak dalej. I to zostało. To jest akurat coś bardzo mocnego, pozytywnego, tak? Myśmy robili takie webinary na temat tego, jak na przykład dbać o relacje między uczniami, to na nich bywało 4000 ludzi na spotkaniu na żywo, a następnego dnia licznik oglądnięcia był na przykład 46 tysięcy. Tak było widać, że ludzie tego potrzebowali, tak? Więc to jest no, właśnie dość ciekawa rzecz. Ta książka miała, już dawno nie sprawdzałem statystyk, ale ostatni raz jak sprawdzałem, to miała 100 tysięcy ściągnięć. Tak ludzie potrzebowali jakiegoś wsparcia, nie? Żeby cokolwiek zrobić. No dobra, ostatnia kwestia. Ostatnia kwestia to jest ten slajd. Już zamykam to spotkanie z mojej strony. To jest tak zwana higiena cyfrowa, no bo te technologie, które nas tak zbawiły i były dla nas takie pozytywne, no że w ogóle mogliśmy prowadzić edukację, to też były obciążające, nie? I zobaczcie Państwo, my zwykle patrzymy tylko na ten pierwszą kolumnę, czyli patrzymy na samych uczniów, a my znowu popatrzyliśmy na nauczycieli i rodziców. To są tak zwane przejawy braku higieny cyfrowej, czyli przejawy takiego czegoś, że nam technologie zaczynają w życiu zawadzać i szkodzić. Czyli higiena cyfrowa jest wtedy, jak te technologie my trzymamy w ryzach. Jak to my kontrolujemy technologię, a nie technologie nas. A nie ma higieny cyfrowej, jak jest odwrotnie. Jak technologie nam zaczynają układać życie. No na przykład pozostawałem w ciągłej gotowości do odbierania połączeń. Są tacy ludzie, co wyjdą spod prysznica nawet, jak przyjdzie powiadomienie, zakręcą wodę na chwilę, nie? I wyskoczą sprawdzić, co ktoś napisał, tak? Albo są takie osoby, które na przykład w nocy się obudzą, jak usłyszą bliknięcie i przerwą sobie sen na chwilę, żeby sprawdzić. I zobaczcie Państwo, jak dużo jest uczniów, którzy tak, bo to są odpowiedzi często i bardzo często skumulowane, czyli już takie poważne. Dużo jest uczniów, 63%, a zobaczcie Państwo, ile jest rodziców i nauczycieli. Jeszcze więcej, nie? Czyli my nagle mówimy, jak przyganiał kocioł Gankowi, nie? Mówimy młodemu pokoleniu, jak wy te technologie używacie, my wam pomożemy, żebyście używali lepiej, a sami mamy ten problem, nie? Czyli jesteśmy takim drogowskazem, co nie idzie w tą stronę, którą wskazuje. Albo takim ornitologiem, który nie musi umieć latać, nie? Można by powiedzieć. Zobaczcie Państwo niżej. Chciałem być w sieci niedostępny dla nikogo. Zobaczcie Państwo, 34%. Nagle ci młodzi ludzie, co to chcą ciągle być online, mówią często i bardzo często chcę być niedostępny dla nikogo, tak? Albo są przemęczeni, mają... W ogóle chcę Państwu powiedzieć, że wielu młodych ludzi pierwszy raz się zorientowało w czasie pandemii, że technologie też mogą obciążyć, nie? Bo wcześniej to było takie gadanie tylko, nie? A tu nagle się okazało, że tak jest i te badania to wyraźnie pokazują duże, co się tutaj dzieje. Natomiast wyraźnie chcę Państwu powiedzieć, że to jest problem międzygeneracyjny, a nie młodej generacji, tak? Czyli my raczej powinniśmy mówić do młodej generacji, że to jest nasz problem, a nie wasz problem, tak? A często ten komunikat jest inny i często my się nie dogadujemy, bo nie rozwiązujemy tego problemu wspólnie, tylko dorośli rozwiązują problem młodych. No to nie do końca ma sens. To jest jeszcze jedna odsłona całego tego procesu. Też na cały dzień rozmowy, jakbyśmy mieli okazję porozmawiać. No to jaki jest ten bilans? No, to jeszcze wrócę i powiem jaki i jeszcze Państwa odeślę do czegoś. No właśnie bardziej kolorowy niż się mówi. Raczej trzeba ucho przykładać do poszczególnych problemów, a nie mówić generalnie udało się, nie udało się, dobrze, źle, bo to jest za ogólnie. Szczególnie jak się jest pedagogiem, jak się organizuje lekcje, jak się jest nauczycielem, to trzeba być dużo bardziej takim dokładnym, przyglądając się tej problematyce. Na pewno ten bilans powinien nam dać jakiś impuls w przyszłość. Nie? Tak naprawdę każdy konkretny nauczyciel, ale też osoby zarządzające oświatą powinien powiedzieć tak. Czy gdyby teraz była powtórka zdalnej, to byśmy to zrobili lepiej? I co konkretnie byśmy zrobili lepiej? Ale też powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie o rolę technologii w edukacji. Czy my czegoś się nauczyliśmy, że teraz nasze wykorzystanie w technologii, w edukacji będzie mądrzejsze. Możemy cały sprzęt kupić do szkół i wcale nie będzie lepszej edukacji, jak nie będziemy mieli pomysłu na to, co ta technologia może, a co ona nie może w edukacji. Gdybyście Państwo chcieli więcej poczytać, to są takie też badania UKids Online, takie największe europejskie badania, które ja prowadzę w Polsce. To są dostępne online bezpłatnie raporty. Można je ściągnąć jednym kliknięciem, tak?
Tu jest takie cudowne badanie, jedno z lepszych, jakie w życiu miałem okazję przeprowadzić. To jest badanie, gdzie zbadaliśmy setkę youtuberów, ale takich pozytywnych, nie pada streamerów, tylko pozytywnych. I przepytaliśmy ich o to, jak to się zaczęło, że to robią, co im to daje, jak współpracują i tak dalej. I to są wywiady, to są bardzo pogłębione badania i bardzo ciekawie odczarowuje trochę wizję tego youtubera, który tam ma być z kosmosu według niektórych, a wcale nie jest, jak się bliżej przyjrzymy, więc polecam, jak ktoś z Państwa poczuł, że to są ciekawe tematy, to polecam tę publikację. Jeszcze raz dziękuję, że Państwo zechcieliście wysłuchać. Władzom uczelni, Państwu uczelni dziękuję za ten zaszczyt możliwości poprowadzenia tego wykładu. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Niniejszym kończę uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021-2022 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Dziękuję serdecznie Państwu, a gości zapraszam na poczęstunek.